Załóżmy, że coraz bardziej interesujesz się sprzętem audio i do tej pory posiadałeś tylko i wyłącznie słuchawki dołączone do Twojego smartfona, jednak planujesz kupić bardziej ambitną parę. Zapytujesz na forum, czytasz potem opinie i recenzje i w końcu stwierdzasz: tak, to będzie para, którą chciałbym ostatecznie zakupić. I w międzyczasie także natykasz się na jej specyfikacje, po czym stwierdzasz, że Twój smartfon nie jest w żadnym stanie napędzić te słuchawki poprawnie, a z drugiej strony nie chciałbyś być stacjonarnie przytwierdzony do jakiegoś wzmacniacza, ponieważ większość Twojej muzyki jest właśnie na Twoim smartfonie bądź Spotify'u. I co możesz w takim przypadku zrobić? Otóż wystarczy Ci zakupić przenośny wzmacniacz, taki jak na przykład dzisiaj chciałbym tutaj zaprezentować. Czyli zapraszam Was na recenzję XDuo XD10 Bulk. Na początek trzeba oczywiście powiedzieć, że XDuo XD10 Bulk to tak zwane DaCamp Combo, czyli w tej małej konstrukcji, oprócz wzmacniacza słuchawkowego, mamy także konwerter cyfrowo-analogowy, dzięki czemu możemy używać Bulka jako karta dźwiękowa przy naszym komputerze, a także smartfonie ze wsparciem OTG. Ale po kolei. Choć często tego nie robię, to tutaj naprawdę muszę pochwalić producentów XDuo za to, jak wykonali pudełko tego urządzenia, ponieważ jest to autentycznie mała, artystyczna książka. Otwieramy ją i pierwsze, przez co musimy przejść, to zintegrowana instrukcja obsługi. Za sam pomysł, jak i wykonanie daje już tutaj naprawdę duży pozytyw. Oczywiście pod samym urządzeniem dostajemy także masę akcesoriów, ale je pozwolę sobie omówić później. Przejdziemy najpierw do samej budowy. Konstrukcja jest w pełni zrobiona z metalu. Jeżeli chodzi o wygląd, to wydaje mi się, że Bulk trafia w taki styl młodzieżowy, bym powiedział. Posiada on niecodzienny kolor ciemnego, intensywnego turkusu. Na przodzie i pleckach umieszczone zostały przeróżne białe napisy i cytaty zaprojektowane w dosyć oryginalnym foncie. Ogólnie mówiąc, jest to stylistyka oryginalna, może się podobać lub nie. Opisując porty, musimy spojrzeć na boki urządzenia. Zacznijmy bardzo niecodziennie od tyłu. Po lewej znajduje się gniazdo mini jack, które służy jako wejście i wyjście aux, a po środku coś, z czym się chyba jeszcze nigdy nie spotkałem. Zabudowany standardowy wtyk USB, który służy do podłączenia Bulka do przeróżnych urządzeń i tutaj właśnie wracamy do zawartości pudełka. Przede wszystkim znajdują się tam adaptery zakończone z jednej strony gniazdem USB. Mamy do wyboru adapter na micro USB, USB typu C, a także specjalny port do podłączenia Walkmanów od Sony. Jeżeli jednak nasze urządzenie docelowe nie ma możliwości podłączenia go jako karta dźwiękowa, to mamy także jumpera, dzięki któremu możemy wykorzystywać Bulka tylko i wyłącznie jako wzmacniacz i dwustronną podklejkę, jeżeli chcielibyśmy zrobić kanapkę z naszego odtwarzacza i wzmacniacza. Przejdźmy teraz na front, gdzie mamy OLEDowy ekran 90 cala i wyjście słuchawkowe. Ekran świeci tylko i wyłącznie na kolor odpowiadający całej konstrukcji, czyli turkusowy, i w ostrym słońcu praktycznie nic na nim nie widać, ale wydaje mi się, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, ponieważ posiadamy po bokach bardzo fajne, wyczuwalne fizyczne przyciski, a także przełączniki. Po jednej stronie mamy przyciski służące do regulacji głośności, a także filtru cyfrowego, a po drugiej włączenie zasilania, zmianę źródła, bass boost i gain. Bass boost działa dosyć agresywnie, podbijając niższe tony i szczerze powiedziawszy zalecałbym go tylko i wyłącznie do słuchawek, które praktycznie dołem wcale nie grzeszą. W innych przypadkach brzmienie jest mocno przytłumione. Teraz przejdźmy do suchej specyfikacji. Moc wzmacniacza na poziomie 250 mW przy 32 ohmach. Końcówka DAKA AK4490 XMOS 8 generacji, bateria 2200 mAh. Jeżeli już przy niej jesteśmy, to w trybie wzmacniacza wystarczyła mi na około 17 godzin, w trybie USB DAKA, czyli karty dźwiękowej, już tylko 7 godzin. Czas na opisanie dźwięku, ale zanim to zrobimy, chciałbym Was zachęcić do polajkowania tego materiału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a także zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Niestety, YouTube twierdzi, że jest to jedna z najlepszych dróg, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych subskrybentów, a także lajków, tak więc będę ją musiał teraz stosować. Za to z góry przepraszam.
Czas na opisanie dźwięku. Oczywiście Połka sparowałem ze swoim DAP-em X-Duo X3-2 i pamiętni te recenzje tego właśnie DAP-a wiedzą, że mam tę samą końcówkę DAC-a i wzmocnienie na bardzo podobnym poziomie. Tak więc jaki jest sens parowania tych dwóch urządzeń? Otóż jak już kiedyś powiedziałem, ważniejsza jest implementacja samych podzespołów jak one same. I muszę tutaj przyznać, że między Połkiem a X-Duo X3-2 jest znacząca różnica w brzmieniu. Przede wszystkim Połk daje czystsze brzmienie, choć nadal nie stara się podbijać mocno żadnych częstotliwości. Dół jest satysfakcjonujący. Jeżeli mamy go za mało, to także posiadamy bass boost, ale nawet jeżeli go włączymy i wszystko stanie się jednym wielkim karnawałem dudnięcia, to i tak nie usłyszymy żadnej dystorsji, co jest jak najbardziej na plus. Średnie tony są naprawdę czyste i wydaje mi się minimalnie wyciągnięte naprzód względem innych częstotliwości, ale tylko odrobinę. Nie dostajemy ogromnej sceny, ale jest ona stosunkowo duża i zapewnia przyjemne odseparowanie od siebie poszczególnych instrumentów. Góra jest minimalnie przykrywana przez średnie tony. Nie jest specjalnie jasna, dzięki czemu nie natkniemy się na sybilanty, ale czasami chciałoby się usłyszeć skrzypce czy najwyższą oktawę fortepianu wychodzącą naprzód przeciw instrumentom dętym. Podsumowując całe urządzenie, X-Duo X10 Połk jest to naprawdę udana konstrukcja. Jest ona kompaktowa, posiada bardzo dużo mocy jak na swoje wymiary i według mnie wygląda bardzo stylowo. Osobiście, jeżeli moglibyśmy troszeczkę powiększyć jakby właśnie wymiary samego urządzenia i zmieścić dzięki temu większą baterię, to jak najbardziej byłbym za, ponieważ 17 godzin w trybie wzmacniacza jest jak najbardziej dobrym wynikiem, ale 7 godzin w trybie USB DAC-a już takim dobrym wynikiem nie jest. Oczywiście dziękuję bardzo serdecznie sklepowi Audio Heaven za wypożyczenie sprzętu na testy. Linki do sklepu, a także linki do zakupu Połka, jeżeli Wam się spodobało, macie na dole w opisie. Zapraszam także na mojego Instagrama bitwolf.alfa, oczywiście pojawiają się tam nowe zdjęcia. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.